Cześć, z tej strony Adept dzisiaj. Pudel. Bohaterem bitwy jest Znaczy, bohaterem antybohaterem bitwy. Antybohaterem bitwy jest Adept. <laughs> Składy drużyny drużyn obu drużyn widzicie, macie na ekranach lotnisko bitwa standardowa. No cóż, jedziemy. Pudel. Pudel. No wiadomo, nie jest to jakaś tam rewelacyjna maszyna, ale też nie jest zła. Oto taki przeciętniak. Ja go wykupiłem w wymianie. W wymianie za Dicker Maxa. Dołożyłem trochę kasy, miałem na kasy za Klan, od Klanu, więc nie żałowałem sobie. Zakupiłem pudla. W związku z tym właśnie przy tej wymianie, przy okazji, no, i tak powoli, dość długo, kurzył się w garażu. I wreszcie postanowiłem dobra, czas zacząć robić jakąś załogę. No i tak powoli sobie załogę robię. Oczywiście tutaj wpadają jakieś tam bitwy, nawet jakieś masterki, ale prawdę mówiąc, one są dość słabe. Widocznie mało osób już gra na pudlu. Na początku, oczywiście, był zachwyt i tak dalej. O, polski czołg. Nowość, gramy to, te wyniki pewnie i tak były całkiem inne. Wymagania na masterkę również, a teraz są naprawdę, naprawdę niewielkie. No i przyjechałem tutaj, żeby coś postrzelać, jak przeciwnik będzie przejeżdżał. No, co z tego, że przeciwnik teraz przejeżdża, jak już wynik mamy 1-3. Może jeszcze jeden odważny? No nie, nie, nie ma. No teraz już tutaj zostałem. Dlaczego zostałem? Bo widzę, że. Przejazd. Przejazd na mordownię kosztował mnie pewnie sporo HP. A zresztą wygląda na to, że przeciwnik za chwilę się wyleje. O, pancerz pudla zadziałał. Za chwilę się wyleje na nasze czołgi które są na mordowni, tam jest w końcu spora przewaga wrogów, no ale też na linika, też tam troszeczkę gęsto od tych przeciwników. Mam przestrzał na górkę, na, na półkę tutaj, jest tutaj T20, no, na nią muszę uważać, ale ona sobie ze mną nie radzi, no i to bardzo mnie cieszy, jeszcze może jeden strzał, Na ślepo poszedł. Założyłem, że musi się wychylić. No ale wynik 4-6. Yy, nasi jednak na mordowni sobie radzą. To bardzo fajnie. Tylko ten T34-85 wysforował się za bardzo do przodu. No, wracam do swoją pozycję. Ale jest AMX. Jedna pestka. Jeszcze jedna. No, ktoś mi go zdjął. No ale dobrze to jakaś pomoc sojusznicza to się na pewno przydaje. I znowu, na bordowni. Większy ruch przeciwników. większa aktywność. Oj umiera. T 3485M umiera. No, jeszcze chcę skorzystać. Zanim, zanim, zdejmą, o właśnie, na plecach mam Kawulca. On, on trafia w jakiś murek, ja trafiam w jakiś murek, ja go nie przebijam. On znowu trafia w murek, jestem jeden strzał do przodu, mogę go wykończyć, nie przebijam, on mnie nie przebija, no para paraolimpiada w moim wykonaniu zwłaszcza. Pz3 przez 4. 4. No, chciałbym go zdjąć, na pewno miałbym tutaj spokojniej, ale już widzę, że czai się na mnie kawulec, który obrywa za 235. Skupiam i wykańczam drania. Te 20 też się wychylała, może się wychyli drugi raz. No, bitwa, mówię, bitwa jak bitwa. Żadna rewelacja. Zwykła pudlowa bitwa. Dobra, PZ3 przez 4. Może będzie chciał podjechać tutaj bliżej. A może uciekł. Gdzie są wrogie te deki? Jeden był na linii B. B. Ech. O, odnalazł się drugi. Su152. Hmm. No to zobaczmy, czy kolega będzie chciał się wychylić. Ja bym na jego miejscu oczywiście się nie wychylał. PZ3 przez 4. No, za chwilę chyba będzie wykończony przez sojuszników. Dokładnie, więc jadę, jadę pod tego Su-152. Liczyłem na to również, że uda się może zaświecić tę 20 która będzie na półce, ale to ja zostałem wyświecony. Nie wiem przez kogo, nie wiem gdzie. Jest, jest te dwudziestka, która teraz chce mi wejść na plecy. Strzał nieudany w jej wykonaniu. I teraz SU-152. Pierwszy strzał. Drugi i jeszcze jeden. No i teraz będzie ups, 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 ups. Przeciwnik już ma załadowane. Ma w spacie te 20. Nie wiem, gdzie jest susto. O i mamy susto. No i jest bicie na tego susto. Pierwszy strzał ładnie wchodzi. Szarżuje, szarżuje nasza fałka. Może troszeczkę niepotrzebnie. Chyba, że weźmie się właśnie za tego sus 152 No ale pada, pada w tym momencie. Ja jeszcze. Ach, ten ostatni strzał. Susto już mogło nie żyć. Teraz nie mogę trafić. No. Susto jest jak najbardziej do wykończenia. Teraz udaje się to zrobić. No i cóż, dwóch przeciwników. Susto 152 i T20. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby było dobrze? sztejer wyjeżdża. No, on chyba zaraz zbierze, muszę też troszeczkę się pokazać, troszeczkę zwrócić na siebie uwagę. Hmm. Założyć może gąskę, SU-152, nie udaje się to niestety. Ten Sztejr już dawno powinien wyjechać na plecy. Ach, i teraz dostaje strzał od swojego. Dość, dość istotne. Ale ten 4 już dawno powinien załatwić tego SU. Nie powinien się interesować T-20. Hmm. No, i teraz wyjeżdżam razem z tym sztejerem. No, głupio wyjechał, ale jego śmierć nie powinna pójść na marne. Staram się wykorzystywać takie okazje. Zresztą widzieliście, że zabierałem się wcześniej do tego. No i ten PZ teraz też powinien poczekać na mnie troszeczkę. Schować się. T20. Ten gracz nie byle jaki, ja nawet odbijam. On też dostaje jedną pestkę od tego T25. No i co dalej? Strzelił, ale się schował. Nie mogę puścić działa. Zjechał w dół i wykończył naszą T25 i. I mamy remis. <noise> mamy remis. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, medal. Hmm. Dobra, jak się to czyta? <noise> Nieważne jak się czyta. Sami możecie sobie przeczytać. O, oh, dobra. 2600 obrażeń 5 fragów 880 expa. Prawie tyle co przeciwnik. Czyli chodzi o damage. No ta końcówka no, no po prostu. Antybohater adept, No po prostu przegrałem wygraną bitwę. Chociaż jakby tam ten T25... Nie, ja się tam rozbiłem, czyli tak nieważne ile tego HP miał to. to bym się rozbił. Nie chcę mi się nawet analizować tego wszystkiego za bardzo. Zablokowane przez pancerz 880, 310 asysty. No śmieszne wartości. 54000 na czysto z kątem premium. No a jak tutaj wyglądał 1320. Yy, z kątem premium. Bazowy. O, 1320, tak. Dobra, nieważne, nieważne, zlamiłem. <tyle>, Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.